Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Jakiś czas temu na vlogu pod tytułem Brytyjczycy coś wiedzą, znak zapytania, nagle ostrzegają obywateli, by nie jeździli do Polski. Informowałem o tym, iż polonijne media w Wielkiej Brytanii twierdzą, iż Wielka Brytania wydała ostrzeżenie dotyczące podróży do Polski. Zapraszam, żebyście sobie Państwo przypomnieli tamten vlog. Link do niego znajduje się w pierwszej linii opisu. Tymczasem dziś dowiadujemy się, że do Polski przyleci reprezentacja w piłce nożnej Wielkiej Brytanii po to, żeby rozegrać mecz z Ukrainą. Informacje na ten temat znajdują się na przykład na stronie wroclaw.pl PL. I tutaj jest taki tytuł artykułu pani Marioli Szczyrby pod tytułem Mecz Ukraina-Anglia w Wrocławiu. Piłkarze zmierzą się w eliminacjach do Euro 2024 na Tarczyńskiej Arenie. Mamy więc do czynienia z sytuacją medialną, która wygląda następująco: Zdanie władz Wielkiej Brytanii. Ich obywatele, czyli Brytyjczycy, nie powinni podróżować do Polski, gdyż jest to dla nich niebezpieczne, a jednocześnie reprezentacja Anglii w piłce nożnej może podróżować do Polski na mecz z Ukrainą, gdyż jest to dla nich całkowicie bezpieczne. O tym, dlaczego mecz, mecz Anglia-Ukraina ma się rozegrać w Polsce, będzie w dalszej części tego vloga, no to również jest. Bardzo interesujące, ale najpierw zdajmy sobie sprawę z takiej oto sytuacji, że albo Wielka Brytania w sposób fałszywy ostrzega swoich obywateli przed przyjazdem do Polski i po prostu kłamią i uważają, że nie ma na terenie Polski żadnego zagrożenia dla ich obywateli, albo też narażają. Swoich własnych piłkarzy na to zagrożenie, które jest i jest realne. Obie te sytuacje są dość bulwersujące i każą nam się zastanowić, czy Wielka Brytania, a my na pewno jest takim naszym wielkim sojusznikiem, czy może przez ostatnie lata niewiele się zmieniło? Przypomnijmy, że Wielka Brytania zwykle dużo gadała, bardzo mocno po pleckach nas klepała, pozwalała naszym pilotom walczyć za ich kraj, na przykład w bitwie o Anglię, a potem na paradzie zwycięstwa, już tym naszym żołnierzom być nie pozwalała, żeby nie drażnić Stalina, któremu to nasz kraj sprzedali w Jałcie w zamian za pokój. Tak, drodzy Państwo, przypomnijcie sobie historię II wojny światowej, tuż przed nią, i tuż po niej. Kiedy to, jak zwykle, mieliśmy wielkie sojusze, tych sojuszników mieliśmy trochę dalej, a wrogów mieliśmy blisko. O cholera, zupełnie tak jak dziś. I kiedy to nam wmawiano, że jesteśmy wielcy, silni, i każdemu kota pogonimy, bo mamy wielką i silną. Armię. No a potem okazało się, że no jednak nie do końca sojusznicy jak zwykle zawiedli, nasza wielka i silna armia jedyne co była w stanie niestety zrobić to osłonić tchórzowski odwrót, a w zasadzie tchórzowską ucieczkę tak zwanych Przywódców Polski, czyli polityków, którzy po prostu uciekli z, krajem, z kraju, żeby sobie dostatnie żyć za granicą, a my swoją śmiercią e, osłanialiśmy ich odwrót, tak naprawdę, a potem jeszcze pozwalali nam ci sojusznicy, którzy zawiedli, za nasze pieniądze, za złoto, które ci ucieczkowicze z Polski wywieźli walczyć za ich wolność. Na przykład w bitwie o Anglię, ale także na wielu innych frontach II Światowej. My Polacy, nasi przodkowie oddawali krew, a potem za to zostaliśmy kopnięci w tyłek, prosto w objęcia Stalina za żelazną kurtynę, który to, no drodzy Państwo, zainstalował nam tu rząd marionetkowy i stworzył Uzależniony od Moskwy, od Kremla, rząd y, takiego marionetkowego kraju zwanego Perelem. Oby ta historia się nie powtórzyła, drodzy państwo. I tutaj warto właśnie w tym kontekście sobie o tym porozmawiać. No bo są tylko dwie opcje, jak już powiedziałem. Albo to, co pisze ta Wielka Brytania w tym ostrzeżeniu dotyczącym podróży do Polski, to LIPA. I oni wiedzą, że w Polsce jest całkowicie bezpiecznie, w Polsce nic kompletnie ich obywatelom nie grozi i oszukują swoich własnych obywateli, po to, żeby zniechęcić ich do przylotu do Polski. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe jak najbardziej. Generalnie poza Polską niewiele jest krajów, które prowadzi politykę międzynarodową w sposób romantyczny. I liczy, że jak będzie podchodzić do tej drugiej strony z serduszkiem na wierzchu, to za to będzie jakaś nagroda. Nie, za to będzie kop w tyłek. Niestety tak to wygląda. I jest możliwe, że <laughs> Wielka Brytania, której yy, gospodarka coraz bardziej podupada, chce, żeby jej obywatele nie wyjeżdżali za granicę, tylko siedzieli. W kraju i wydawali swoje pieniądze przeznaczone na turystykę w kraju. Mówiąc krótko, żeby młodzi Brytyjczycy, którzy mają ochotę się naspawać, spawali się w Wielkiej Brytanii i tam płacili podatki, a nie przylatywali sobie tanimi liniami do Krakowa. Czy jest to możliwe? Tak, jest to możliwe. Ale to oznacza, że Wielka Brytania to kraj, który dopuszcza się nawet oszustwa i oszkalowania nas Polaków, w sensie, nie, przepraszam, nas Polski, w imię swoich korzyści gospodarczych. Ale jest też możliwa druga opcja. Ech, druga opcja, i niestety ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna, choć możliwe, że obie są prawdziwe, a mianowicie taka, że jednak te brytyjskie MZ, wydając rzekomy komunikat za tymi polonijnymi mediami, które ja tam mm, dalej które ja tam dalej cytuję w tamtym vlogu, do którego link macie w opisie, no ma rację. Rzeczywiście w Polsce, ze względu na to, że za naszą wschodnią granicą toczy się konflikt zbrojny i że rząd pisowski bez sensu, bez jakiejkolwiek kontroli ładu i składu, wpuścił na nasz teren miliony Obcych ludzi, których całkowicie nie sprawdzili, i że w pośród uchodźców byli na pewno również sabotażyści, agenci, agenci wpływu i wiele innych osób, które może zdestabilizować nasz kraj, że mówiąc krótko, w naszym kraju jest nie, niezbyt bezpiecznie. Albo że jest mniej bezpiecznie niż normalnie być powinno i że rzeczywiście trzeba uważać i może warto, żeby Brytyjczycy jednak do nas nie przyjeżdżali. Ale jeśli to prawda, jeśli w Polsce rzeczywiście jest mniej bezpiecznie, chociażby dlatego, że wpuścili całą masę sabotażystów, pisowcy podszywających się pod uchodźców, mówię oczywiście o rosyjskich i białoruskich sabotażystach, no to wtedy Brytyjczycy wysyłając do nas swoją reprezentację w piłce nożnej, po to, żeby rozegrali mecz z Ukrainą, narażają tą reprezentację. Albo, albo. Co więcej, drodzy państwo, Brytyjczycy, wysyłając do nas, do Polski, w tym wypadku do Wrocławia, swoją reprezentację, żeby rozegrali mecz z Ukrainą, tracą pieniądze. A anglosasi to nie są ludzie o romantycznym nastawieniu, i oni, jak są skłonni coś poświęcić, to raczej dlatego, żeby chronić dobro o większej wartości, lub zarobić ewentualnie jeszcze większe pieniądze. Ale tutaj tego ewentualnego zarobku większych pieniędzy nie widzę, bo... czyli zostaje taka opcja, że Brytyjczycy odpuścili kasę z biletów za ten mecz, odpuścili kasę z tytułu organizacji tego meczu, bo uważają, że ten mecz niósłby za sobą tak duże ryzyko, że nie warto się na tą kasę łasić. Łasić, przepraszam. I teraz powiedzmy sobie bardzo wyraźnie. Bo pewnie znajdziecie zaraz taką opinię, że to jest normalne, że Ukraina rozgrywa mecze swojej reprezentacji w ramach, w ramach e, tych eliminacji do Euro 2024 poza Ukrainą, gdyż na Ukrainie toczy się wojna, no i to jest oczywiste, że ich reprezentacja nie może grać na terenie ich kraju. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźną gwiazdkę, to zdanie nie do końca moim zdaniem jest prawdziwe, bo w internecie pełno jest informacji o tym, jak w jak wielu miejscach na terenie Ukrainy życie toczy się zupełnie normalnie, jak wyglądają imprezownie na przykład w Odessie, jak wyglądają plaże w Odessie. To jest kraj w tym momencie pełen sprzeczności. Z jednej strony na froncie ludzie giną często całkowicie bez sensu, bo coraz częściej Mamy takie sytuacje, że jakby to powiedzieć. Jakby to powiedzieć. No dochodzą do nas wprost informacje, że na front są wysyłani żołnierze brani z przymusu, niezmotywowani, i jakby to powiedzieć, no wręcz, źle przeszkolenie, czy mówiąc krótko, mięso armatnie, a z drugiej strony, inni Ukraińcy żyją sobie zupełnie normalnie, bawią się i. Także to jest taki kraj całkowitej sprzeczności. Ale okej, okay. uznajmy, że rzeczywiście, jakbym był reprezentacją Euro, y, y, Anglii, to nie miałbym ochoty jechać do kraju ogarniętego wojną, bo rzeczywiście na przykład ten stadion mogłaby polecieć rakieta czy coś takiego. I to, żeby było śmiesznie, niekoniecznie rosyjska, bo wydaje mi się, że Rosjanie są. Y, znaczy. Żeby mnie ktoś tutaj kurczę, o jakąś chwilorusość yy, nie, nie, po, nie posądził, bo krótko ja uważam, że Rosjanie nie są głupi. I jeżeli Rosjanie. I Rosjanie mają ochoty, żeby jakiś inny kraj dołączał do tego konfliktu po stronie Ukrainy. I wydaje mi się, że Rosjanie nie dopuściliby się żadnego ataku, ani żadnej prowokacji, ani niczego, co mogłoby sprawić, że Wielka Brytania dołączy do tej wojny. Natomiast są inne siły, które zapewne by chciały Wielką Brytanię do tego konfliktu władować, więc rzeczywiście coś by tam mogło wybuchnąć, ale mówię, no niekoniecznie rosyjskiego. Ale. OK, uznajmy, że Rosjanie są na tyle e, nierozgarnięci, że mogliby chcieć zaatakować stadion, na którym byłaby brytyjska reprezentacja i. Pe, e, przepraszam, angielska reprezentacja, i pełną Anglików, żeby mieć jeszcze jeden kraj i to tym razem na przeciwko sobie. Z jedną Ukrainą sobie nie radzą, więc będą walczyć z dwoma. Mało prawdopodobne, że byli aż tacy niemącz, ale uznajmy, że jest to faktem, i naprawdę uznajmy, że. Um, uznajmy, że rzeczywiście z tego powodu Bry Anglicy nie mają ochoty jechać na Ukrainę i że to jest oczywiste, że Ukraińcy um, swoje mecze, swoje reprezentacje rozgrywają poza Ukrainą, bo rzeczywiście jestem skłonny przyjąć taką argumentację. No, okej, okay. ale to wcale nie oznacza, że oni muszą rozgrywać ten mecz na terenie Polski. Jest mecz Anglia-Ukraina. Skoro nie mogą grać, na Ukrainie, to naturalnym miejscem, w którym ten mecz powinien być rozegrany, jest Anglia. No tak, drodzy Państwo, no. Prawda? Jest mecz dwóch drużyn. Jedna jest angielska, druga jest ukraińska. Na Ukrainie grać nie mogą. No to idą grać do Anglii. Proste, oczywiste. Eee, w ten sposób Brytyjczycy też zarabiają na tym kasę. Bo wiadomo, bilety. Cały ten anturaż, wszystkie inne, inne, inne przywileje, które się monetyzuje. Gdy jest się organizatorem takiego meczu, idą do Anglii. I teraz nagle ci Anglicy oddają to wszystko nam, Polakom, konkretnie przez organizację tego meczu we Wrocławiu. Oznacza to, że na sali leży coś, co. Przemnożone przez rachunek prawdopodobieństwa jest więcej warte niż te pieniądze. Tylko po drugiej stronie, <laughs> na zasadzie, że pieniądze są in plus, no to, że coś jest jeszcze in minus. I tu to, co mi wychodzi, to to, że tam gdzie ta ukraińska reprezentacja się pojawi, tam pojawi się niebezpieczeństwo. Dla tego miejsca, na którym ona się pojawi. I dlatego Brytyjczycy, konkretnie Anglicy, nie chcą ukraińskiej reprezentacji na swoim terytorium, żeby nie było zagrożenia, że na przykład Rosjanie, którzy będą chcieli zaszkodzić Ukrainie, przeprowadzą zamach terrorystyczny na stadion albo w okolicy stadionu, albo w jakikolwiek inny sposób to zdestabilizują albo że jakieś inne siły, które będą chciały, żeby do tego konfliktu dołączyła się jakaś inna nacja, przeprowadzą operację fałszywej flagi. I że dlatego, że oni uważają, że takie zagrożenie jest realne, to odpuszczają tą kasę, którą dostaliby z tytułu e, tego meczu i pozwalają, żeby ten mecz Odbył się na terenie Polski. Bo to, że Ukraińcy nie mogą na Ukrainie, rozumiem, ale to, że Brytyjczycy, czy w tym wypadku Anglicy, nie mogą na, na terenie Anglii, tylko pozwalają Polsce, to już moim zdaniem wynika z tego, że oni uważają, że gdyby ten mecz odbył się na terenie Anglii, to byłoby zagrożenie dla Anglików. I, i to zagrożenie uważają za na tyle realne, że lepiej odpuścić tą kasę. Takie jest moje prywatne zdanie. Jestem przekonany, że nic złego się przy tym meczu nie stanie. Wierzę w to, ale niestety no, pewności nie ma. I na tym polega y, cała y, sytuacja międzynarodowa, całe bezpieczeństwo, całe rzeczy tego typu, że no, zagrożenie się minimalizuje. I moim zdaniem nie należy być. Wyrywnym i należy zawsze sobie zadać pytanie, dlaczego. Jak podchodzi do ciebie koleś na ulicy i daje ci książkę tak po prostu, to zwykle oznacza, że będzie chciał zaraz, mm, oddziałowując na ciebie lewarem psychologicznym, zwanym zasadą wzajemności, coś ci sprzedać albo coś od ciebie uzyskać, co ma dużo większą wartość niż ta książka. Dlatego generalnie jak ktoś coś ci wręcza na ulicy, to się zaraz, to pierwsze pytanie, zanim coś jeszcze przyjmiesz, mówisz, ej, ale dlaczego mi to wręczasz? Na moim prywatnym kanale Krzysztofa Woźniak jest vlog o tym, co ostatnio odpierdzielały partie polityczne, zwłaszcza te mniejsze, że idziesz sobie na ulicę, oni ci wręczali tablet. Taki analogowy tablet, w sensie taka tekturka z przypinką i tam były kartki, wręczali ten tablet, no, że może pan podpisze listę poparcia. No jak wziąłeś ten tablet do ręki, to ci cykali fotę. A tam z drugiej strony było logo partii politycznej i lądowałeś w internecie, że ty ich popierasz. Mogłeś po wzięciu tego do ręki powiedzieć nie, ja wam w życiu tego nie podpiszę, ale i tak już w internecie było, że popierasz. I po to to robili, żeby zbudować takie przekonanie, że oni mają duże poparcie, żeby ludzie ich, um, żeby ludzie ich popierali. Dlatego jak ktoś Ci coś daje, to zadaj sobie pytanie, dlaczego Bryty Anglicy właśnie dali nam możliwość organizacji meczu. Coś, za co normalnie się, przepraszam za wyrażenie, płaci, bo na tym się zarabia masę kasy. Zadajmy więc sobie pytanie, dlaczego ci Anglicy nam to oddali? Zwłaszcza w sytuacji, że jeśli to, co na przykład wcześniej podawał portal bam.pl, czyli polonijny portal w Wielkiej Brytanii, brytyjski portal polonijny, no to ci brytyjscy, angielscy piłkarze lecąc do Polski no postępują wbrew zaleceniom MSZ-u, bo do Polski się nie powinno latać, bo to jest zagrożenie. Drodzy Państwo, nie bądźmy frajerami. My niestety w naszej historii zbyt wiele razy Byliśmy frajerami, łapali nas na tym, że my jesteśmy honorowi, że my staramy się zawsze postępować fair i niestety przez to nas bardzo łatwo podpuścić, oddawaliśmy krew na frontach praktycznie wszystkich frontach II wojny światowej, to, za co dostaliśmy, to, za co, to co za to dostaliśmy, to kop prosto w objęcia Stalina. Który potraktował nas, hm, drodzy Państwo, no strasznie nas potraktował, prawda? Chyba wszyscy pamiętamy. I tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Czy, ach, może jeszcze sobie przeczytajmy ten artykuł, yy, drodzy państwo, na który się powołałem, żeby mi ktoś potem nie powiedział, że to nieprawda. Czyli portal nazywa się wroclaw.pl wroclaw.pl jest jak najbardziej proukraińskim portalem. W logo wrzucili sobie flagę Ukrainy. Flagi polskiej nie ma, yy, czyli tam kolejny krok to yy, tam yy, zmiana tam na Wrocław-UE, czyli czy jak, jak, jakie tam rozszerzenie ma Ukraina. Mecz Ukraina-Anglia we Wrocławiu. Piłkarze zmierzą się w eliminacjach do Euro 2024 na Tarczyński arenie. Mecz piątkowej rundy eliminacji e, UEFA Euro 2024 pomiędzy Ukrainą a Anglią, który zaplanowano na 9 września 2023, odbędzie się na Tarczyńskiej arenie Wrocław. Poinformował we wtorek, 11 lipca, Marcin Janiszewski, rzecznik Prasowy Stadionu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19 czasu kioskiego, czyli o 18 polskiego. Z powodu wojny w Ukrainie reprezentacja tego kraju musi rozgrywać mecze poza granicami yy, poza swoimi granicami. No tak, ale może jeździć do tych krajów, z którymi graczy, w tym wypadku do Anglii. Pod koniec ubiegłego tygodnia ogłoszono, że na stadionie Tarczyńskiej arena Wrocław 26 sierpnia 2023 odbędzie się hitowa walka bokserska o, o tytuł Mistrza Świata wagi Ciężkiej powalczą Ukrainiec Oleksander usyk i Brytyjczyk Daniel Dubois. Czyli Czyli też, drodzy państwo, mecz Ukraina-Anglia w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy 2024 we Wrocławiu. To nie koniec dobrych informacji dla Wrocławia. Dziś, 11 lipca, Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Tarczyński areny Wrocław poinformował, że zostanie tam rozegrane ważne piłkarskie spotkanie. W, piąte, w piątej rundzie eliminacji Euro 2024 zmierzą się drużyny Ukrainy i Anglii. Kiedy mecz Ukraina-Anglia na tarczyńskiej arenie? Mecz zaplanowano na 9 września 2023. Początek o godzinie 18 z tej czasu polskiego i o godzinie 19 czasu kijowskiego. Zespoły znajdują się w grupie C, czyli Włochy, Anglia, Ukraina, Macedonia, Północna i Malta. Pierwsze miejsce obecnie zajmuje w niej Anglia z 12 punktami. A na, na drugim jest Ukraina. Sześć punktów. E, z powodu wojny na Ukrainie. Oni piszą w Ukrainie. Pan Miodek mówił, że jednak trzeba mówić na Ukrainie. Reprezentacja tego kraju musi roz rozgrywać swoje mecze poza swoimi granicami. Więcej informacji o spotkaniu we Wrocławiu. E, we Wrocławiu podamy niebawem zapowiada rzecznik Tarczyński, a nie Wrocław. No ja nie znalazłem więcej i tyle. Eliminacje do Euro 2024. W eliminacjach do piłkarskich y, Mistrzostw Europy 2024 biorą udział reprezentacje z 53 europejskich federacji narodowych. Rywalizują o 23 miejsca w turnieju finałowym Mistrzostw Europy. W fazie eliminacji spotkania są rozgrywane w systemie każdy z każdym, y, natomiast eliminacje zostaną rozegrane w 10 kolejnych y, Spotkań, chyba spotkania powinno być, po dwie kolejki w marcu, czerwcu, wrześniu, październiku i listopadzie 2023. E, zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca e, z 10 grup zakwalifikują się do turnieju finałowego. Podczas Euro 2020, 2020, e, 2024 zmierzą się ze sobą 24 drużyny, w tym gospodarz, czyli zespół z Niemiec. Mm, przypomnijmy, że Polacy są w grupie E z Czechami, Albanią, wyspami owczymi i Mołdawią. Z tą ostatnią 20 czerwca przegrali 3 do 2 Przegrali z Mołdawią. E, mają już na koncie zwycięstwo z Albanią i porażkę z Czechami, 7 września zmierzą się z drużyną wysp owczych, czyli to już się zmierzyli swoją drogą, ciekawy jaki wynik, czy już odpadli, czy jeszcze nie. To tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!